Mikołaj, chyba nie mogliście sobie wymarzyć lepszego startu w tym sezonie. No to prawda. Ułożyło się tak, że jesteśmy szczęśliwi, że zrobiliśmy tutaj 3 punkty. Widzieliśmy, że to spotkanie nie będzie łatwe i tym bardziej nas to motywuje do dalszej gry i cieszę, że wygraliśmy dzisiaj to spotkanie. 3 punkty wracają do Tychów, ale też spora zasługa twoja w tym była. No cieszę się, że mogłem dołożyć tam swoją cegiełkę. Tyle, no staram się robić to, co do mnie należy. Też widać, że cała drużyna to pracuje i to, że strzeliłem te 2 bramki, na pewno jest sporo zasługi chłopaków. A spodziewaliście się tak łatwego meczu? Bo w zeszłym sezonie to Jastrzębie napsuło najwięcej krwi GKS-owi i najciężej się grało. Szczerze mówiąc, jechaliśmy tutaj i wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie. Nastawialiśmy się na ciężką, twardą walkę. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Tym bardziej właśnie cieszą nas te 3 punkty. Jesteście zadowoleni z siebie? Jakie nastroje przed niedzielą? Pozytywne. Na pewno takie zwycięstwo dodaje pewności i podnosi morale. Michał, chyba nie mogliście sobie wymarzyć lepszego startu w tym sezonie. Tak. To dla nas bardzo ważny mecz. Był pierwszy mecz, chcieliśmy go rozpocząć jak najlepiej, żeby zdobyć 3 punkty. Udało się, to strzeliliśmy bramki. Bardzo się tego cieszymy. Skupimy się teraz na następnym meczu. A spodziewaliście się, że będzie tak łatwo? Bo w zeszłym sezonie Jastrzębie było niewygodnym rywalem. To znaczy, moim zdaniem nie było aż tak łatwo, tylko po prostu strzeliliśmy te bramki kolejne, dobrze broniliśmy i wynik może tak nie odzwierciedla tego, że grało się tak ciężej z nimi. 3 punkty to chyba miły prognostyk przed niedzielnym meczem z GKS-em Katowice. Dokładnie. Będziemy chcieli powtórzyć tak samo zwycięstwo u siebie przed własną publicznością. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Jak oceni pan to spotkanie w wykonaniu GKS-u Tychy? Tak, było to nasze pierwsze spotkanie. Graliśmy razem wszyscy. Akurat Tomek jakieś ma takie kontuzje, ale zespół był pierwszy raz, jak sam powiedział, razem. A było to i widać w niektórych momentach, ale pierwsza terca była szybka. Grało się do góry i dolu. Ja myślę, że na pierwsze spotkanie pierwsza terca była wyborna. A druga terca była w reżii gospodarze, gdzie mogli dać bramki. Mieliśmy tam kary. Nie wykorzystali przewagi jako gospodarze. A tam tak się nam podarzyło dać drugą bramkę. W tej trzeciej tercji już gra się tak wyrównała, więcej jeździli a daliśmy takie bramki, które decydowali o wyniku. Dobrze zachytał bramkarz Sobecki, co nas podtrzymał, a mieliśmy trochę szczęścia.